dzisiejszym odcinku relacja z trzeciej rundy 2022 Polskiej Ligi Wraków w Kosymiu. Dokładnie, to wiecie co? Bo tak. Bo tor, tor jest tutaj, nie? Tor mamy tutaj. Dobra. To by trzeba było gdzieś... Nie wiem, czy auto nie postawcie sobie. Nawet tutaj jakbyście wjechali. A nie. Tu jakbyście wjechali, żebyście mieli ten. A wtedy najwyżej będziecie go będzie odsuwał, tak. I wtedy będzie wyjazd. Wyjazd dla nas. Przesuniecie i ten w razie. Dobra. Tak jest skrócony, tam gdzie części nie ma. Tamtej nie, ale tutaj jest to tu w górę. I tutaj pomiędzy idzie. Tak i tak. Tak. No? No nie, to trzech wystarczy. Trzech wystarczy? Tak jak my jesteśmy, to wystarczy. Więc to jeszcze myślę na odprawie, żebyście wy w trakcie odprawy stanęli z flagami na swoich miejscach. Ja wtedy powiem, żeby zawodnicy widzieli, gdzie są flagowi, żeby później nie mówili, że oni nie wiedzą, gdzie flagowi są, nie? Można. Można, no, nie? Żeby wiedzieli, bo później jest jakaś czerwona, to później mają ten problem, nie? No, bo oni nie wiedzieli, gdzie flaga. Bym chciała tak zapisać na ST. Numer zawsze była szósta. Elegancko. Widzę, że panu przebić to wiesz. Wyjdź przynajmniej tor polej. No bo około 400 aut i wiesz, i Vesta i w Proto. To akurat tak... Dwa. Zaczynamy. Dziękujemy wszystkim za przybycie na trzecią rundę Polskiej Ligi Wraków 2022 roku w Kosymiu. Zaczęliśmy dzisiejszy dzień od małych zmian, czyli w biurze zawodów losowaliście sobie miejsca na starcie. Od teraz będą dwie linie startowe. Będziecie stali po 5 aut, ewentualnie po 6, zależy ilu zawodników będzie. Tutaj sobie losowaliście miejsca. Tu będzie też, tutaj chłopaki na starcie będą mieli tą samą listę i będą pokazywać. Ściągę macie tutaj z tyłu za ciężarówką. Też można podejrzeć, jeśli ktoś nie pamięta, w którym miejscu stoi. Tutaj z tyłu też jeszcze będą wywieszone dwie karty na finał ST i finał Proto. I tu będzie w ten sposób, że jeśli z pierwszej tury ten, kto pierwszy dojedzie do mety, czyli on sobie wywalcza pole position, wtedy jest na pierwszej pozycji. Na drugiej pozycji jest pierwszy zawodnik z drugiej tury. I potem będzie na trzeciej pozycji drugi zawodnik z pierwszej, na czwartej drugi zawodnik z drugiej. Dzikie karty będą ustawiane na końcu. Tutaj będą cały czas po zjeździe z toru, po ukończeniu tury, będziemy te wiadomości tam dopisywać. Już będą kolejne samochody, już będziecie wiedzieć, jak startujecie. Bardziej cały, bo nie na tą stronę.
kurwa, i widzisz, i co? A nie lepiej w tą stronę? Nie, nie. Raz, dwa, pod drogą od razu. Ty, ale nawet chłodnica chyba ci nie pękła. Nie u mnie, ale nie tutaj. Jak ktoś tak radę jechać, to pojedziecie normalnie. Ocalała. Przy dachowaniu na miękkim to przynajmniej chłodnica ocaleje. Chłopaki zaraz pojadą nam dalej. Dobra, pokaż klasę. Wrażenia są, co? No, ja pierwszy raz i pierwszy dach. Ja zostawiamy puszczone. Zaraz tu duchu podjedzie, to wstań. Chodź, Maniu. No, chłopaki idą już ustawiać. To co, Patrycja, chcesz być na wizji, czy nie? To będziesz! Nie no, ale pogoda dzisiaj piękna, co? No, wiesz, że wczoraj się tak trochę o nas modliłam, że jak będzie deszcz. A my o deszcz się wczoraj modliliśmy, żeby padało. Tak, tylko wiesz co, duchu, ten. Poustawiają ich, bo teraz jeszcze chyba ktoś został na torze, czy wszystko wybraliście? Prędki tylko, tak? No to prędkiego trzeba zdjąć i ruszamy. Zbiórki tutaj pod czerwonym namiotem obok ciężarówki. Tam można sobie kupić kawę, herbatę i różne tam ciasta, pyszności. To też jest na Tak, tak, ale chwila przyspania i by było po wszystkim. A ten musiał już być pewny taki, że już wiesz. Jak powiem, kto przeszedł jest w kamerze, to nie będzie ciepło. Ja się nie znam, ja tu tylko sprzątam, w sumie tylko trzymam mikrofon, tak i tak. Słuchajcie, ja w ogóle to nie wiem, jak go się włącza. Serio, ale dali, no to wiecie, zawsze poważniej wygląda człowiek. Tak, tak. Znaczy na tym nowym, co teraz jest? Na tym. No, teraz nawet nie będziemy polewać, bo nie ma sensu. Nie jest tak źle. Tylko porównamy po drugim wyścigu, bo tutaj jest taka hopka teraz, że masakra. No. Chwila przerwy, bo i tak chodzi, chwila przerwy. Tak, chwila przerwy i ten. Chciałbym coś ciekawego powiedzieć, ale zamknąłem się w sobie, no i nie mogę. Zresztą chłopaki się ze mnie śmieją. Jak zawsze. Jak zawsze zresztą. O, loża szyderczy. Radziosław? Ja się nie znam. Ja tylko tu sprzątam. Maniuś? Ja nie znam gościa. Ja też w ogóle ich nie znam. Przyszli przypadkowo jakoś. W sumie ja też. Dali mi taki patyk z takim czymś i mam tak machać. A mi dali mikrofon i myślę, że to tutaj jak ktoś coś może, że coś tak się powie. To bywa przypadkiem. Zdychę więcej bym przeskoczył. A widzisz, a czasem 10 więcej ratuje życie. Ale, 10, ale nieraz 10 mniej zwalnia życie. No tak. Dokładnie. Co, reguły te same, Mariusz? Reguły te same. Czyli jeździcie ze wskazówką zegara. Nie wolno pod prąd jechać, bo wtedy dyskwalifikujemy. Minutę stoicie, albo widzimy, że już nie dajecie rady jechać, to dyskwalifikacja, drugi wygrywa, nie? No i nie uderzamy się drzwi w koło, przód, koło, tył,
jak najbardziej można. I nie można pod prąd jechać, nie? Czyli na czołówkę też. No nie dobra, ale jak mnie zepnie i będę chciał szybko taką nawrotkę zrobić, to mogę pod prąd, tak możesz, jak chwilowe. Tak, chwilowo tak. Możecie chwilowo nawrotkę zrobić, tak. Ale w sensie nawrotka, a nie we jechać przez jeździmy, to jeden wyhamuje, drugi poczeka i się pogodzimy. No, tak, żeby nie ten. Bo wiadomo, się będziecie i tak przesuwać, odsuwać i tak. Dobra, to myślę, że chyba... Najgorsza Danianka taka we dwójkę, nie? No, żeby było 10, to był jazz. No, wtedy tak, bo na początku jest jazz. No dobra. Też nie mogło, że tak powiem, zaistnieć. Dziękujemy tutaj naszej ekipie całej i wszystkim osobom, które tutaj właśnie pracowały. Medykom, strażakom, władzom miasta. No i dziękuję za ten, ze swojej strony, za bezpieczne zawody, za to, że ten dzień dzisiaj skończyliśmy bezpiecznie. Wszyscy tutaj nam dojechali. Mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu to nic, tylko wrócić do domu i po prostu odpoczywać, że naprawdę baterie są naładowane na cały tydzień pracy. Gratuluję. Gratulacje. I zapraszamy tutaj, tutaj. Brawo, brawo, brawo. I pierwsze miejsce, czasówka, załoga numer 17. Zapraszamy, brawo! Prędko pojechał. Gratulacje. Gratuluję. Powrót jeszcze i zapraszamy tutaj. Brawo, brawo, brawo. To są właśnie najszybsi dzisiejszego dnia. Wyścig kobiet, trzecie miejsce. Zapraszamy, załoga numer 44. 44, zapraszamy tutaj. A gdzie pilot się zgubił?